Radio CKP IDE. Witam Państwa serdecznie, Danuta Stefanko. Dziś przeniesiemy się do Karpacza, gdzie odbyło się 32. Forum Ekonomiczne. Głównymi tematami jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej były bezpieczeństwo regionu, trwająca wojna rosyjsko-ukraińska, odbudowa Ukrainy oraz walka z dezinformacją. Pozostańcie z nami, a poznajcie szczegóły tego wydarzenia. Uczestnicy Forum Ekonomicznego poświęcili dużo czasu analizie obecnej sytuacji geopolitycznej. Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce, w studiu Szkoły Głównej Handlowej i dziennika Gazeta Prawna przedstawił obecną ukraińską sytuację gospodarczą oraz polsko-ukraińską współpracę akademicką. No niestety staliśmy naprawdę taką ofiarą tej brutalnej agresji rosyjskiej, która dużo szkody nam przyczyniła. No i też skutki tej agresji są odczuwalne nie tylko w Ukrainie, ale w całej Europie, w tym także w Polsce. No Ukraina no niestety straciła i PKB, i 50% całej infrastruktury, 30% infrastruktura krytyczna została zniszczona. Czasy są trudne, ale dla mnie, co jest najważniejsze, że biznes ukraiński nie stracił wiary, nie stracił swojej zdolności funkcjonowania nawet w warunkach wojennych. Czyli przekształcił się troszeczkę w taki tryb wojenny i to, że zachowują się i miejsca pracy, i zachowuje się ten biznes, i funkcjonuje, i jest wypełnienie budżetu ukraińskiego, bo biznes stał się takim naprawdę wzorem, jak można pracować i funkcjonować w czasie wojennym, ponieważ każdy uświadamia, że na swoim miejscu każdy pracodawca, każdy przedstawiciel biznesu też robi swój wkład w nasze wspólne zwycięstwo, bo każdy rozumie, że od wypełniania budżetu ukraińskiego zależy wsparcie wojska ukraińskiego, czyli to jest nowa jakość biznesu pojawiła się w Ukrainie i to, że my nie tylko przetrwaliśmy jako biznes, a też pokazujemy swoje dobre wyniki w tej tej działalności. Przypomnę tylko, że teraz pojawiają się w Ukrainie sporo takich małych i średnich przedsiębiorstw i już pobiliśmy ten rekordowy szczyt takich ilości tych przedsiębiorstw przedwojenny szczyt. Także mamy teraz w Ukrainie nowych ponad 30 tysięcy takich przedsiębiorstw małego i średniego biznesu i to też pokazuje, że biznes nie traci nadziei, a stara się wykorzystywać tą możliwość dla rozwoju, dla stworzenia nowych miejsc pracy dla ludzi i dla wspierania gospodarki ukraińskiej. I to jest bardzo ważne, że nie straciliśmy. I my mamy sporo dobrych przykładów, kiedy biznes zagraniczny funkcjonował przed wojną i funkcjonuje nadal. Co więcej, zwiększają się te ilości tych inwestycji. Mamy sporo takich dobrych przykładów, kiedy duże kampanie inwestują w Ukrainę około 300 milionów dolarów i to jest bardzo wielka inwestycja, a mamy takich sporo inwestycji, około 20 milionów dolarów i tak dalej. Także za pierwszy kwartał, z tego co statystyka pokazuje, mamy już takich direct investment, czyli bezpośrednich inwestycji na ponad miliard dolarów w Ukrainie. I to też pokazuje, że jednak biznes, obcy biznes jest zainteresowany tym, że inwestują. Które kraje przodują w tych inwestycjach? No na przykład o tej inwestycji, którą wspomniałem, taka największa inwestycja za ostatni miesiąc, to była około 300 milionów dolarów. To jedna z takich dużych kampanii irlandzkich. Sporo inwestycji składa Dania na przykład, czy Wielka Brytania, ale także i Polska, bo kompania Cersenit inwestuje w Ukrainę dość dużo i rozwija swój biznes, niezależnie od tego, że wojna trwa. Także my, rząd ukraiński, zachęcamy cały czas, że nie trzeba siedzieć i czekać, trzeba działać. Ukraina nawet w środku tych trudności są możliwości, więc trzeba takich możliwości wykorzystywać i uważam, że teraz nadszedł ten czas, żeby nie siedzieć i nie patrzeć, a działać, funkcjonować, inwestować w gospodarkę Ukrainy i naprawdę to się opłaca. Ukraińscy naukowcy integrują się, kooperują ze wspólnotą polską i europejską naukowców. Czy dostrzega Pan, Panie Ambasadorze, problem drenaży mózgów? No to jest taki problem powszechny. Rzeczywiście, że jako kraj, który walczy, który jest w wojnie, a szczególnie jako kraj, który chce po wojnie się odbudować jeszcze lepiej, żeby wyglądać,
to dla nas jest bardzo potrzebny ten potencjał ludzki i potencjał naukowy, więc nie chcielibyśmy, żeby najlepsi nasi naukowcy wyjeżdżali za granicę i tam pozostawali, to na pewno. Ale my też mieliśmy spotkanie z tą diasporą naukową tutaj w Polsce i widzimy chęć, jednak w ich oczach widzimy chęć powrotu na Ukrainę. To, że oni są tutaj, to też jest dobra możliwość, dobra okazja, żeby doświadczenie polskie też czerpać jak najwięcej, żeby ta współpraca między zakładami nauki się rozwijała jak najlepiej, bo jednak Ukraina będzie w Unii Europejskiej i bardzo dobrze, żeby te takie więzi naukowe już teraz rozwijały się w dobrym kierunku, żeby powstały wspólne projekty badawcze i ja nie sądzę, że to doprowadzi do drenażu mózgu, bo taka dobra współpraca zaowocuje obu stronom i ja wierzę w to, że ten potencjał naukowy, to doświadczenie, które tutaj otrzymają nasi naukowcy, będzie później realizowane w Ukrainie przy odbudowie, bo odbudowa Ukrainy to jest bardzo potężny, wielki projekt, gdzie dla każdego znajdzie się miejsce i każda cegiełka od każdego naukowca, studenta się przyda. My w to wierzymy i tak to będzie. Prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek, z którym rozmawiali nasi koledzy Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało z Kuriera Galicyjskiego, mówił m.in. o działalności strefy na rzecz wspierania Ukrainy. Panie prezesie, właśnie teraz strefa mocno wspiera Ukrainę walczącą z Rosją. Jak wygląda ta pomoc? Tak naprawdę od momentu wybuchu wojny to była pomoc humanitarna. Nie zwalniamy tempa, może skala tej pomocy jest nieco mniejsza, ale cały czas systematycznie staramy się wysyłać pomoc materialną w postaci darów, leków i to trafia do walczącej Ukrainy. Po drugie, cały czas w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego współpracujemy ze szkołami, polskimi szkołami na Ukrainie, ale też mamy teraz chociażby na nasz kosz ściągniętą młodzież ze Stanisławowa, która właśnie w Bieszczadach próbuje trochę na takich dwutygodniowych wakacjach zapomnieć o tej strasznej sytuacji, która się dzieje na Ukrainie. Ale też mocno wierzymy w to, że Ukraina dość szybko pokona czerwoną zarazę, że dość szybko stanie na nogi, że dość szybko zacznie się odbudowywać i relacje biznesowe trzeba rozwijać. Stąd też nasze współdziałanie, bycie w Ukraińskiej Izbie Handlowej, to panele dyskusyjne, konferencje, w których bierzemy udział i są pierwsze efekty. Już wydaliśmy dla jednej firmy ukraińskiej decyzję o wsparciu, ulokowała się w Legnicy. Rozmawiamy z kolejnymi. Jesteśmy o tym przekonani, że to ta nowa sytuacja nas nie zbliżyła tylko pomoc humanitarna jako narody, ale nas zbliży biznes. I uważam, że jeśli można choć drobinę widzieć dobra w tej straszliwej wojnie, to tym dobrym będzie na pewno to, co połączy Polaków i Ukraińców. I powiem to, co dzisiaj powiedziałem młodzieży, bo akurat tak się złożyło, że mamy młodzież z Ukrainy, też wczoraj studentów z Drohobycza, dzisiaj młodzież z Równego i powiedziałem im, że do nich należy przyszłość Europy. I młodzi Polacy, i młodzi Ukraińcy mogą naprawić wszystkie te błędy, które nasze starsze pokolenia dwóm tym narodom wyrządziły. Jestem o tym przekonany, że jeśli będziemy razem i tego nas nauczyła historia, to będziemy siłą w Europie, nie tylko środkowej, ale w ogóle w Europie, że pokonamy odwiecznego wroga i Ukrainy, i Polski, a jeśli mogę za Państwa pośrednictwem zwrócić się do narodu ukraińskiego, to chcę, żeby wiedzieli, że Polacy są z nimi, że Polacy, jak to zwykle Polacy, okazali serce i przyjęli ich tak jak nikt inny na świecie, że cały czas państwo polskie stoi na wysokości zadania i Ukrainę wspiera. I każdy panel dyskusyjny, który jest poświęcony Ukrainie, kończę słowami: niech żyje wolna Ukraina, niech żyje wolna Polska. A jeszcze właśnie ten wątek, że wspieracie też szkoły polskie we Lwowie, tak? Polskie szkoły są w naszych sercach od lat, bo przecież to nie wojna, bo my dużo szybciej współpracowaliśmy te szkoły, to już jest 6 polskich szkół, jest w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym. Staramy się je wspierać, dążyć do tego, żeby było jak najlepsze wyposażenie. Współpracujemy z różnymi instytucjami, warto tutaj się pochylić i podziękować Fundacji KGHM-u. Dzisiaj pracujemy nad tym, żeby przygotować pracownie w polskich placówkach edukacyjnych, żeby one były nie tylko nowoczesne, ale i bezpieczne. Staramy się też być w tych polskich placówkach. Ja się wybieram już za 2 tygodnie do Lwowa. Nie wyobrażam sobie, żeby być w liceum Marii Magdaleny i nie spotkać się z młodzieżą, a kto wie, nie poprowadzić lekcji przedsiębiorczości czy historii. Musimy być blisko też Polaków mieszkających na Ukrainie, bo wiemy, jak ta wojna jest trudna dla nich. To jest nasze motto. Wiele lat temu,
to granica Polakom odjechała, a oni dzisiaj dbają o polską kulturę, polską tradycję. Naszym obowiązkiem jest nie zapominanie, ale przede wszystkim pomaganie. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, jeśli pomagamy Polakom na Ukrainie, nie zapominamy o Ukraińcach. Z kolei Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a równocześnie pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, opowiedziała Adrianowi Klarenbachowi w studiu Polskiego Radia 24 w Karpaczu o obecnym stanie relacji między Polską a Ukrainą. Posłuchajcie. Ciągle te relacje na poziomie społecznym polsko-ukraińskie naprawdę w ciągu ostatniego stulecia nie były tak dobre, jak są dziś. Ciągle najwyżej ocenianym politykiem zagranicznym jest pan prezydent Andrzej Duda i tutaj zbudowaliśmy ogromne zaufanie i ogromny kapitał społeczny. A te dyplomatyczne są raz mocniejsze, raz słabsze. No dziś mamy nieco trudniejszy moment związany ze zbożem oczywiście i z oczekiwaniami strony ukraińskiej, no i z naszą jednoznaczną polityką w zakresie ochrony własnego rynku. I te są trudniejsze, ale niezależnie od nich sprawy związane z obecnością polskich firm na ukraińskim rynku. Bo jeszcze zanim o odbudowie, to powiedzmy o tym. Ponad 660 polskich firm na Ukrainie było przed wojną i nie wycofało się pomimo wojny. A zainteresowanie deklaruje ponad 2000. Co więcej, w ubiegłym tygodniu miałam spotkanie ze wszystkimi bankami obecnymi na polskim rynku, które powiedziały, że już przygotowują instrumenty finansowe, pożyczki po prostu dla firm, dlatego że zaczepiają ich o to właśnie firmy, ich klienci. Czyli naprawdę Polacy są gotowi na Ukrainę wejść i to w tym dyskursie, czy myśmy już coś stracili, nie stracili, że już inne państwa coś tam robią. Realnie firmy, które na Ukrainie dzisiaj są, to są polskie firmy. Zachodnioeuropejski kapitał, Amerykanie, Koreańczycy czy Japończycy mówią, że bardzo chcą, przekazują środki pomocowe, ale firmy tam nie wchodzą, bo żaden departament ryzyka w żadnym koncernie zagranicznym dzisiaj żadnej firmy do realizacji usług na Ukrainie nie dopuszcza. Więc na tym poziomie powiedziałabym takiej odwagi, znajomości tego rynku, trudnego nie tylko ze względu na wojnę, jak wiemy, ale po prostu ze względu na korupcję, ta odwaga i gotowość do wejścia jest duża. Ja się staram wspierać te firmy. Nie jest łatwo, też mówiąc zupełnie wprost, bo te firmy często, no ze względu na to, o czym powiedziałam, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o kontraktach publicznych, bo w relacjach biznes to biznes jest znacznie lepiej, znacznie jaśniej. W relacjach biznes do administracji różnie to bywa i my często interweniujemy. My, mówię, szeroko rozumiana dyplomacja, od ambasadora Cichockiego w Kijowie, po mnie tutaj w Warszawie i moich współpracowników, urzędników, kiedy ktoś ma nagle naliczony nie wiadomo skąd podatek nadmiarowy, albo kiedy zostaje zerwany bądź zawieszone postępowanie przetargowe, które takim nie powinno być. Więc tego typu historii mamy mnóstwo i te historie również opowiadamy naszym zachodnioeuropejskim partnerom, mówiąc o tym, że zanim transfery finansowe trafią bezpośrednio na konta ukraińskie, to być może potrzebne są instytucje pośredniczące, jeżeli chcemy, żeby te środki naprawdę służyły temu, czemu mają służyć. My przygotowaliśmy rozwiązania dla polskich firm. Jesteśmy pierwszym państwem w Europie, którego agencja ubezpieczeniowa, która ubezpiecza inwestycje zagraniczne, transakcje handlowe za granicą, będzie miała ofertę za chwilę po podpisie pana prezydenta, który powinien się pojawić na ustawie. Wierzy pani, że dojdzie do odbudowy Ukrainy przez polskie firmy? Ja wierzę, że dojdzie do inwestycji polskich firm na Ukrainie jeszcze nawet zanim wojna się skończy. A jak to się wydarzy, to będą to firmy, które będą liderami w odbudowie Ukrainy już według po wojnie. Tego wstępnego podziału Polsce miała przypaść w odbudowie ta część Ukrainy. Trudna, ta, charkowska. Która, no właśnie. Ja powiedziałabym tak, że te podziały terytorialne, one były napisane czy też zadeklarowane na konferencji w Lugano rok temu w Szwajcarii. No po tym roku wiele krajów, które różne miały obszary, no dzisiaj cicho raczej o tych urodzonych w interesie Polski 80. jest wstrzymywanie importu czy eksportu ukraińskiego zboża przez terytorium Rzeczpospolitej. W interesie Ukrainy... Precyzując, w interesie Polski jest wstrzymanie importu, natomiast nie zatrzymanie tranzytu. To jest trudny czas, natomiast myślę, że nasi partnerzy są trzy komunikaty bardzo istotne. Po pierwsze, to nie jest tylko Polska. My jesteśmy oczywiście największym rynkiem, ale mówimy pięć krajów. I na razie, choć ukraińska strona próbuje pokazywać, że Bułgaria już nie będzie utrzymywać, czy Rumunia, no to tutaj stanowisko pana ministra Telusa i też jego doświadczenie, ostatnie rozmowy w ubiegłym tygodniu, on z Karpacza będzie jechał do Kordoby na spotkanie z ministrami rolnictwa, jest jednoznaczne, że ta piątka jest utrzymana, czyli po pierwsze to nie jest problem tylko Polski, tylko naszego tutaj regionu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, my zachęcamy Komisję Europejską mówiąc o tym, że my sobie nie możemy pozwolić dzisiaj na przyjęcie większej liczby zboża, bo nasze zbiory w tym roku będą to są 13-14% wyższe niż w ubiegłym roku, czego czasami Francuzom czy Hiszpanom jest trudno zrozumieć, bo oni z kolei mają deficyt, ale my, nasze silosy są zapełnione w 50-60%, więc my po prostu, no jest z nami trochę tak jak z mamą w samolocie, kiedy coś się dzieje i pojawiają się turbulencje. Mama ma najpierw sama sobie nałożyć maskę na twarz, zanim założy dziecku. I to jest nasze stanowisko. My nie mówimy zbożu ukraińskiemu
nie, że to jest jakaś ideologiczna walka. Mówimy po prostu o ochronie własnego rynku, tak samo zachowałby się każdy rząd. Radio CKP IDE. Tak wyglądało tegoroczne 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.